tatuś tuż. A ja chłodzę się już. Jerbuję się z rana, by dać czadu. Hej, kicieś. No chodź. Kicie. No chodź, morda. No chodź. Więc dzisiaj nagram coś, co nagrywałem już kilka razy, ale trafiało to do kosza z różnych powodów. Tak czy inaczej, czas jest odpowiedni, więc dzisiaj będą rozważania na temat pozyskiwania energii prosto z Matki Natury, od Matki Natury, prosto z Ziemi, od Ziemi, z powietrza, słońca i jak zwał, tak zwał. Niby minus 5 stopni dzisiaj, ale jakoś tak odczuwalnie to jest jakby na plusie. Zobaczymy, co na to moje stopy. Ponieważ od jakiegoś czasu próbuję pozyskiwać energię świadomie z kontaktem, znaczy dzięki kontaktowi z ziemią, boso, chodząc właśnie po ziemi. Nie jestem w tym zdyscyplinowany i to jest właśnie sedno, to jest clue. I dzisiaj chodząc po trawie będę czekał na rozwiązanie, na myśl, która mi przyjdzie, a w zasadzie, która wyjdzie z głowy, która pomoże mi się zdyscyplinować, bo myślę, że to jest właśnie sedno. Boże, ja znam masę technik na to, żeby być zdyscyplinowany. Kupę kasy poszło na szkolenia tego typu. Ale wiecie co? Teoria to jedno, a praktyka... Wiecie dobrze. No właśnie. Więc co zrobić, żeby dzień w dzień chodzić boso po ziemi? Niezależnie od pory roku, niezależnie od aury, od jakiegoś widzimisię. No dobra, czas zacząć. Morda! Ok? Idziemy. Ok. Dobra, najpierw pochwalę się, jak to robię. Z reguły, jak chodzę po trawie, jest bardzo ciemno, bo robię to około godziny 5 nad ranem, przynajmniej w porze zimowej. Tak to wygląda. Więc idę sobie w gumowych kapuciach. Na razie zdejmę sobie skarpetki. Jedna, druga. Na początku pamiętam, że musiałem przełamać ten lęk przed tym, bo przychodziła taka myśl, przeziębisz się, zachorujesz, nie? Tu już tego nie ma. I tak wyglądają teraz moje nogi. O, gumowe kapucie. Wchodzę na trawę. O, tu jest baza. I teraz sobie robię rundki dookoła. Po prostu sobie chodzę po trawie. I z reguły jest tak, że zrobię sobie tutaj jedno kółeczko i zaczynam odczuwać mrozio w stopki, więc zakładam sobie kapucie i robię sobie jedną rundkę właśnie w gumowych kapciach, po czym kolejna rundka już bez kapci. No i tak przez 5, 6 minut, 7, czasem 10, a zależy od wielu rzeczy. Ale niestety. Zobacz, łopaty zostawiłem. Szok. Dobra, mamy towarzysza. Jeszcze gdzieś powinien być drugi i trzeci. No, w tym momencie już odczuwam, że w stopie jest mi ciepło, więc to jest takie hartowanie. Nie mam pojęcia, jak to będzie, jeżeli będę zdyscyplinowany i będę to robił dzień w dzień, więc czy będzie minus 5, 10, 15 czy 20 stopni, to myślę, że kilka minut spokojnie można sobie chodzić tak boso. No czuć chłodzio. Tutaj przy gruncie przez stopy odczuwa się tę temperaturę zupełnie inaczej, ponieważ tutaj normalnie mógłbym sobie niemalże kurtkę zdjąć.
i sobie chodzi bez kurtki. Okej. Druga rundka zaliczona, zakładam kapuczki, idę dalej. Pewnie, że dużym ułatwieniem jest chodzenie sobie po trawie, kiedy ma się takie możliwości, gdzie... No wiecie, jak się mieszka na osiedlu, to jest dużo ciężej, nie? Znaczy technicznie to nie ma żadnego problemu. Ale to, co mózg sobie tam zacznie kombinować, to drugie, nie? Więc, no dobra, pomijam to. Chodzić można sobie w różnych miejscach. Ale wracając do tematu. Ponieważ czekam na rozwiązanie, które pomoże mi się zdyscyplinować w chodzeniu po trawie codziennie. Wstając rano o godzinie 4, ogarniam tematy podstawowe, które muszę ogarnąć w pewnym sensie i one mi zajmują około godziny czasu, więc około godziny 5 wychodzę sobie na trawę, gdy po prostu pamiętam, gdy mam natchnienie i wtedy na 5-10 minut sobie wychodzę. Nie tylko chodzi o kontakt z ziemią, ale po prostu, żeby być na powietrzu, ponieważ jak w poprzednim materiale wspominałem, no zrobiłem sobie takie po prostu proste obliczenia i wyszło, że 5-6 minut w ciągu dnia jestem na dworze. No, szok. Dlatego też uważam, że na przykład osoby palące, które na przykład w pracy wychodzą sobie na przerwę, mają niezłe korzyści z wychodzenia właśnie na dwór, żeby sobie zapalić. W ogóle palacze mają, ja też jestem byłym palaczem, nie? Więc mają no pewnie tyle plusów, co i minusów paląc. Oddychają spokojnie, powoli, może nie zawsze, ale ogólnie przy paleniu się inaczej oddycha. Wychodzą na powietrze, częściej są na słońcu, inaczej pracują u nich płuca. Oczywiście niestety zanieczyszcza się to wszystko, ale nawet dr Jaśkowski wspomina, że palenie papierosów nie jest takie złe. Znaczy, nie jest złe w ten sposób, co nam przedstawiają. Ale to jest inna bajka. Dobra, wracając do chodzenia boso. Bo już się pogubiłem, czy zrobiłem teraz rundkę boso, czy nie. Więc idę sobie teraz boso. Co zrobić, żeby się zdyscyplinować? Oh boy. No w takim wypadku przydałby się nauczyciel, mistrz, który batem po plecach by prał. Ale słuchajcie, ja byłem w wojsku. Przez 15 miesięcy. No tam była dyscyplina, ale to była dyscyplina wymuszona. I pamiętam, że jeszcze po wyjściu z wojska układałem sobie ubrania w kosteczkę w domu, no ale to w końcu minęło, bo nie było w tym sensu. A udręka była, że hej, kurczę, już od dawna myślałem, żeby nakręcić na którymś z kanałów materiału o wojsku. Mówię wam, co tam się działo. Jak ktoś oglądał film Samowolka? Czy Król? Nie pamiętam. Boże, idę tylko jak tam. Ale z perspektywy czasu to wszystko wydaje się śmieszne. A czasem się i krew polała. Takie życie. Takie życie. No, więc chodzę sobie boso po ziemi. A jakby tak... Przez lata sądziłem, żyłem w przekonaniu, że mam słomiany zapał. Będąc na pewnym szkoleniu, uświadomiłem sobie, że nie w tym rzecz. To się może nazywać i to tak wygląda jak słomiany zapał, czyli człowiek się rozkręca na początku, a później to wszystko przygasa. Ale po pierwsze, jeżeli coś z sobą nie współgra, to możesz się podkręcić czymkolwiek, ale to prędzej czy później siądzie, nie? Jakby nie patrzeć. Ale ta dyscyplina. Może w dzieciństwie był gdzieś problem. Ja byłem taki troszeczkę uparciuch. No mam taki temperament. Ale potrzebuję na przykład. Potrzebuję coś takiego jak notowanie. Zapisywanie, ale nie na dłuższą metę, ponieważ w jakimś czasie to się trochę rozmywa. Kurde, chyba za długo boso chodzę. Ale potrzebuję na rozruch. Być może dobrą rzeczą byłoby sobie założyć dzienniczek i coś sobie w tym notować, dzienniczku, na temat chodzenia po trawie, po ziemi. Tylko co? A jakby zrobić tak, żeby notować sobie temperaturę powietrza, jaka jest,
mieć też termometr przy gruncie i na przykład zapisywać sobie odczucia, jakie mam zimna czy ciepła ewentualnie. Jakie mam odczucia w skali na przykład od 1 do 5 chodząc boso po ziemi. Nie, żeby to miało coś przynieść, ale właśnie, żeby zdyscyplinowało. Może na początku, na przykład po miesiącu, myślę, że już to byłoby niepotrzebne, chyba że dla zabawy. Ale już człowiek by zaczął robić swoje. Bo wiecie, mówią, że nawyk się wyrabia tak w przeciągu około miesiąca, chociaż są różne szkoły. I coś w tym pewnie jest, ale ci, co to mówią, nie biorą pod uwagę, że jest kilka typów osobowości ludzkich. I na przykład, z pewnością część z Was zna gościa, który się nazywa Wawrzyniak z Kalisza. Też go poznałem i podoba mi się kilka rzeczy, które głosi, a jedną z nich jest właśnie podział na różne typy. No i według tego jego podziału, znaczy no nie tyle jego, co ten, który on promuje, jestem typem kreatora. I naprawdę bardzo, bardzo wkomponowuje się w to wszystko, co o kreatorze można się dowiedzieć. I no i ze mną jest taki ból, że kurde, ja potrzebuję dyscypliny. Potrzebuję dyscypliny. U niektórych to jest po prostu naturalną rzeczą. I wyrobienie sobie nawyku chodzenia przez 30 dni, no trzeba te 30 dni przetrwać jakoś. Jak się zmobilizować? No jeżeli jesteś typem leniucha i takiego, który musi spać do godziny 7 rano, to nie ma szans. Przynajmniej w chodzeniu rano. I tak dalej, i tak dalej. No są różne typy osobowości. Ja potrafię się zaangażować, ale muszę to czuć. Ja myślę, że wiecie, życie, miejsce, w którym się żyje, forma pracy, ogólnie wszystko, nie? To w jakich mechanizmach się jest, no to na pewno nas blokuje do wielu rzeczy. No i trzeba sobie z tym poradzić. Trzeba sobie to wszystko jakoś kalkulować. Ot filozofia. Nie wiem, ile już chodzę. Czuję, że w tym momencie stopy pieką dosyć intensywnie, ale też czuję, że nie jest to jakimś większym problemem. Zakładam sobie kapucie i sobie chodzę w kapuciach. Dzisiaj jest niedziela. Niedziela, ale który dzisiaj jest, to 17 będzie chyba. 17 grudnia 2017 roku. Warto odnotować, bo przecież w końcu robię sobie audio-wideo notatnik. To może teraz w drugą stronę pójdę dla odmiany. No dobra, zdejmę kapuczki. Jest ok. I właśnie, kiedyś było przeszkodą chodzenie po ziemi, bo był lęk na przykład przed kleszczami. Ktoś mi kiedyś napisał w jakimś komentarzu, kiedyś gdzieś tam pod jakimś filmem, że boi się chodzić po trawie, no bo właśnie chodzi o kleszcz. I ja też mam świadomość, że kleszcze gdzieś tutaj w pobliżu są, bo na przykład koty przynoszą co jakiś czas. W zasadzie jeden przynosi, ale pewnie gdzieś musi iść w miejsce, gdzie akurat one są. No tak czy inaczej, kleszcze są. Też mam troszeczkę mieszane uczucia na temat akurat boleriozy, ale dobra, miesza z tym. Później był dylemat, czy się człowiek nie przeziębi. A na przykład teraz mi z nosa zaczyna lecieć, ale uważam, że to jest bardziej kwestia taka naturalna, no oczyszczanie jakieś. Jest różnica temperatury i tak dalej. Coś musi wyjść z człowieka. Jeżeli musi, no to wychodzi, nie? Prosta rzecz. Dobra, kapuczki zakładam. Wytrę sobie nohala. Nohal wytarty. Dobra, więc spróbujemy w ten sposób. Myśl o tym, żeby stworzyć sobie notatnik, nie jest głupią rzeczą. Więc zaraz pójdę i zacznę działać. No takie chodzenie też daje
otwiera umysł, jak ćwiczenia. Podczas ćwiczeń jest bardzo dużo pomysłów przychodzi do głowy, przynajmniej mnie. Nie wiem, ile czasu już tu jestem, ale na pewno powyżej 10 minut, więc czas chyba na to, żeby się zbierać. No i co? Da się chodzić, da się chodzić. Nie było to zbytnio świadome, dlatego jeszcze sobie trochę postoję i połapę sobie energii słonecznej, ponieważ jestem przekonany, że mimo to, iż na przykład nie ma słońca w tym momencie widocznego, energia słoneczna przecież dociera, w końcu jest widno. Daje korzyść. Słońce powinno być tam gdzieś na wschodzie, więc 2-3 minutki na spokojny, relaksujący oddech.